Witajcie na kanale Kołem się Tocząc, gdzie znajdziecie ciekawe materiały o historii Polski. Potop szwedzki to wydarzenia rozgrywające się w latach 1655-1660, będące dla Rzeczpospolitej początkiem końca jej istnienia. W praktyce nigdy nie podniosła się do dawnej potęgi i nic dziwnego, skoro zniszczenie okazało się dla kraju większe nawet niż te z II wojny światowej. Potop będzie swego rodzaju miniserią na kanale. Dodatkowo niezbyt chronologiczną, filmy nie będą trzymały się liniowo czasu wydarzeń. I tak dziś zacznę od wydarzeń z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przypomnę w tym momencie o ważnym fakcie, który nam Polakom często umyka, a jest kluczowy w ocenie: bohaterowie nadchodzącego dramatu byli Litwinami, nie Polakami. Mimo współistnienia w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Wielkie Księstwo Litewskie było przez nich postrzegane odrębnie od korony. W świadomości Polaków hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł zyskał miano synonimu zdrajcy i człowieka pozbawionego honoru. Zaważyło na tym kilka czynników, poddanie Litwy pod panowanie szwedzkie w Kiejdanach było głównym z nich. Przedstawiony został przez Sienkiewicza jako demoniczny karierowicz, rządny władzy za wszelką cenę. Prześledźmy historię słynnego porozumienia i postarajmy się spojrzeć na całość okiem bezstronnego badacza historii, nie przez Sienkiewiczowskie trylogijne okulary. Prawda historyczna może bowiem niejednego zaskoczyć. Niestety mimo wielu publikacji poważnych historyków obraz z Trylogii tak mocno zakorzenił się w wyobraźni kolejnych pokoleń, że nadal nie udało się go obalić. Szczerze mówiąc wątpię, żeby kiedyś to nastąpiło. Jak możecie pamiętać z odcinka o spaleniu Wilna, który znajdziecie w karcie w prawym górnym rogu, Wielkie Księstwo Litewskie nie miało łatwo w latach 50. XVII wieku. Przez kilka miesięcy 1655 roku jego szczupłe wojska stawiały daremny opór maszerującym na zachód Rosjanom. Dowodzący hetman wielki Janusz Radziwił robił co mógł, przerzucał chorągwie z miejsca na miejsce, ale obiektywnie nie miał żadnych szans na sukces. Tym bardziej, że i tak nikłe wsparcie w postaci wojsk koronnych zostało z Litwy wycofane w lipcu 1655 roku. W skarbcu zaś tradycyjnie brakowało pieniędzy na zaciągi ale i na żołd dla już walczących. Część zaciężnych żołnierzy groziła wobec tego buntem, a nawet przejściem pod sztandary moskiewskie. Katastrofa była już bardzo blisko, widoczna wręcz na horyzoncie. Jeszcze w marcu Radziwiłł zwrócił się do księcia kurlandzkiego Jakuba Kettlera z prośbą o skontaktowanie go ze Szwedami, widząc w nich potencjalnego sojusznika w walce przeciwko Moskwie. Według pruskiego rezydenta w Warszawie Johanna Hoverbecka Litwa w obawie przed hordami ze wschodu była skłonna poddać się komukolwiek, kto dałby jej nadzieję na bezpieczeństwo. Nie chodziło tutaj konkretnie o Skandynawów, wymieniało się również elektora Fryderyka Wilhelma. Szwedzi pojawili się u granic księstwa z armią. Dowodzący ich inflandzkim zgrupowaniem Gustav Horn, jeden z najbardziej doświadczonych dowódców, zdobywający umiejętności w wojnie trzydziestoletniej, miał zająć twierdzę Dyneburg. Nie palił się do tego i tempo działań wzbudzało zażenowanie w Sztokholmie. Wściekły król Karol X Gustaw zastąpił go swoim szwagrem, Magnusem Gabrielem de la Nie zmieniło to jednak zbytnio obrazu sytuacji. Ostatecznie w wyniku zamieszania pod twierdzę podszedł w końcu oddział Adolfa Gustawa Levenhaupta. Deneburg skapitulował krótko później, w początkach lipca. Dalej Skandynawowie nie poszli, obawiając się konfrontacji z Rosjanami. Ponadto zachęceni wydarzeniami w Koronie, gdzie szlachta poddawała się bez walki, liczyli na podobny scenariusz. Rozumowano, że nie warto tracić siły i środków na coś, co i tak się otrzyma. 3 sierpnia do obozu wojsk litewskich w Niemierzy, gdzie przebywali hetmani Radziwiłł i Gosiewski oraz wielu innych dostojników księstwa, dotarły wieści o kapitulacji wojska pod ujściem. Jednocześnie król Jan Kazimierz wzywał do przerwania walk z Moskwą i kozakami w oficjalnym liście dostarczonym przez gońca królewskiego. Nie udało się do tej pory ustalić, czy w korespondencji znalazła się jakaś monarsza zgoda na zawarcie układu ze Szwedami. Niemniej po lekturze pisma odbyła się narada. W jej wyniku, do Rygi, został wysłany goniec z prośbą do Karola Gustawa, aby ten objął opieką Wielkie Księstwo Litewskie. Nie było to jednak działanie w pełni poddańcze, jak w Wielkopolsce. Litwini oczekiwali spełnienia kilku warunków. Powiadomienia o szwedzko-litewskim porozumieniu cara Aleksego Romanowa, zmuszenia Rosjan do zaprzestania ofensywy i oblegania twierdz, pomocy w odzyskaniu terytoriów zajętych już przez Moskwę oraz osłonięcia Wilna przed spodziewanym atakiem. Bardziej kontrowersyjne dla historyków są pozostałe zapisy. Znalazły się tam bowiem prywatne postulaty Janusza Radziwiła i jego kuzyna, wielkiego koniuszego Bogusława Radziwiła. Pierwszego obecna historiografia raczej broni, drugi z nich faktycznie zasługuje na pełne potępienie. Wyzuty z uczuć zarówno wobec Polski, jak i Litwy, uznający się bardziej za Prusaka niż Litwina, książę określany jest często jako postać cyniczna, skupiona wyłącznie na interesie własnym. W przeciwieństwie do Janusza, Bogusław miał jednak historycznego farta. Żył dostatecznie długo, aby zatarła się pamięć o jego winach z czasów potopu. Szlachecka pamięć była wyjątkowo krótka, do tego stopnia, że ten czystej wody zdrajca był poważnym kandydatem do korony po Janie Kazimierzu. Obaj radziwiłowie żądali od Karola Gustawa księstw lennych, wydzielonych z terytorium Litwy. Planowane księstwo Koniuszego miało być przy tym dwukrotnie większe niż Hetmana. Jak zauważa Henryk Wisner, powstanie takich księstw mocno ograniczałoby możliwości Karola Gustawa w zarządzaniu ziemiami Wielkiego Księstwa. Janusz Radziwił traktował zwrócenie się do Szwedów jako smutną konieczność, osobiście zresztą upokarzającą. Nie widział przy tym lepszej dla Litwy opcji. Zacytuję w tym miejscu jego list do Bogusława z początku sierpnia. Nie o sławę, nie o pospolitą, nie o wolność i majątności, ale o życie idzie. Z dwojga złego mniejsze zło wybrać musimy, z płaczem się pożegnawszy z ojczystą swobodą. Za zgodą i wiedzą najbardziej istotnych dostojników litewskich, nie rezygnował jednocześnie z szukania innych dróg. Za pośrednictwem biskupa Jerzego Tyszkiewicza zwrócił się do rosyjskich wodzów o wstrzymanie walk, rozpoczęcie rozmów i wystąpienie przeciwko wspólnemu wrogowi. Co może tutaj zaskakiwać, nie miała to być Polska, a Szwecja. Propozycje skierowane zarówno do Szwedów, jak i Rosjan pokazują niezbicie, że dostojnicy litewscy nie mieli jasnego planu poddania się Karolowi Gustawowi ale starali się raczej znaleźć najlepsze wyjście z rozpaczliwej dla nich sytuacji. Car oczywiście odrzucił litewską propozycję niemal bez zastanowienia. Niedługo później upadło i spłonęło Wilno. Janusz radziwił pozostał w tym momencie bez wojska, bez pomocy z korony, za to z zarzutem o zdradę i celowe oddanie wrogowi Wilna. Miażdżąca krytyka płynęła z samej góry. Jan Kazimierz korzystał z każdej okazji do pognębienia politycznego przeciwnika, którego osobiście nie znosił. Hetman z garścią wiernych sobie chorągwi połączył się pod Kiejdanami z pospolitym ruszeniem. Szwedzi, którzy chętnie przystąpili do rozmów z Litwinami, poinformowali w tym momencie cara o objęciu kraju swoją protekcją. Jednak wbrew rachubom radziwiła nie zatrzymało to zupełnie carskiej ofensywy. Stało się to jedynie tam, gdzie mogło dojść do spotkania z armią szwedzką. W efekcie, jeszcze we wrześniu, poddały się zarówno Kowno, jak i Grodno. W zamian za ochronę Szwedzi narzucili Wielkiemu Księstwu obowiązek utrzymywania oddziałów i wydania najważniejszych twierdz. Był to dyktat, ale dymy unoszące się nad płonącą stolicą, upadek kraju i tysiące mordowanych rodaków nie pozostawiały miejsca na negocjacje warunków. Podczas gdy Wielkopolska poddała się praktycznie bez walki, gdy Szwedzi nie zdobyli żadnego większego miasta, a porównanie sił nie wskazywało jasno na żadną ze stron, Litwa dosłownie się rozpadała. Zmasakrowany wojną kraj znalazł się w sytuacji deklarowania posłuszeństwa trzem władcom jednocześnie. Na terenach opanowanych przez Moskwę masowo poddawano się carowi. Powstał projekt Unii Moskiewsko-Litewskiej. Mikołaj Stefan Pac prosił Aleksego Romanowa o zwołanie Sejmu Litewskiego i nagrodę dla siebie w postaci buławy Hetmana Wielkiego. Zresztą jeszcze 30 sierpnia poseł Moskiewski, Wasyliusz Lichariew, przekonywał Janusza Radziwiła i Wincentego Gosiewskiego, o możliwości kontynuowania kariery pod carską władzą i stosownych nagrodach. Książę Janusz wszystkie te propozycje odrzucił. Wobec tych wszystkich wydarzeń oraz braku perspektyw na jakąkolwiek pomoc ze strony Polski pozostali do wyboru tylko Szwedzi. Warunki współpracy zawarto w oficjalnym dokumencie niedługo później. Tak zwany akt jaszwojnieński powstał 17 sierpnia. Podpis pod nim złożyło 436 litewskich dostojników. Zapisano w nim jasno, że uznaje się Karola X Gustawa za władcę, który może zapewnić prowincji opiekę i ratunek w sytuacji, gdy prawowity król nie był w stanie tego uczynić. W akcie jarzwojenińskim powtarzano wcześniejsze oczekiwania poza księstwami Radziwiłowskimi, dodając za to postulat utrzymania istniejących instytucji ustrojowych. Dopisano również osobiste żądania Hetmanów. W razie wymarcia męskiej linii Radziwiłów na Bierzach i Dubinkach ziemie te miały przejść pod bezpośrednią jurysdykcję Korony Szwedzkiej bądź Rzeczpospolitej. Cały akt Jaszwojnieński traktowano jako wstęp do przyszłej Unii Szwedzko-Litewskiej. Mało mówi się o tym, że pod aktem z 17 sierpnia podpisał się nie tylko Hetman Wielki, ale również Hetman Polny Litewski, bliski współpracownik króla Wincenty Korwin-Gosiewski. Magnat otwarcie wrogi Radziwiłowi. Posiadający jasne instrukcje władcy, aby jak najwięcej inicjatyw Hetmana Wielkiego torpedować. I nie był to tylko formalny podpis. W dokumencie znalazły się duże żądania magnata, m.in. przejęcia dóbr radziwiłowskich po ewentualnej śmierci Janusza oraz dowództwa nad szwedzkim korpusem na Litwie. Gosiewski jednak, jak wielu innych potopowych karierowiczów, powrócił później do prawowitego króla i wszystko zostało mu przez władcę i historyków zapomniane. Do tego stopnia, że w 1656 roku sam Jan Kazimierz w oficjalnych dokumentach pisał o jego niezłomności i wierności względem korony. W końcu sierpnia żołnierze zbuntujących się przeciwko radziwiłowi Chorągwi zawiązali konfederację w wierzbłowie, zapewniając Jana Kazimierza o swojej wierności. Jednocześnie żądali zaległego żołdu. Władca przyrzekł im wypłatę i utrzymanie, ale jako że nie miał za bardzo środków, to wpadł też na pomysł doraźny, będący aktem zemsty prywatnej. Waza nadał skonfederowanym majątności na Litwie, po sprzedawczykach opowiadających się za Karolem. Był to przede wszystkim wyrok na posiadłości Radziwiła. Ponad 2000 tysiące wygłodniałych żołnierzy rozpoczęło plądrowanie jego majątku. Prawo zabraniało wyraźnie konfiskaty dóbr, dopóki i właścicielowi lub dzierżawcy nie udowodniono winy przed sądem sejmowym. Ze strony króla doszło więc do wyraźnego złamania prawa, nie pierwszego i nie ostatniego, w przypadku ostatniego polskiego wazy, który jak mało kto, potrafił produkować sobie śmiertelnych wrogów wśród poddanych. W połowie sierpnia Szwedzi zajęli Birze. Załoga nie broniła twierdzy, ale i nie chciała złożyć przysięgi wierności Karolowi Gustawowi, więc odmaszerowała do Kejdan. Magnus de la Guardi stanął przed sporym dylematem, jak postępować dalej. Nie miał dość sił, aby otwarcie atakować litewskie siły przeciwne pełnej uległości. Istniało niebezpieczeństwo, że walki takie pchnęłyby tą opozycję w ręce Cara. Wybrał więc negocjacje. W połowie września w Kejdanach pojawił się feldmarszałek Gustaw Adolf Lewenhaupt oraz Berg Skytte, mający rozmawiać z litewskimi senatorami. Do miasta zjechali też przedstawiciele elektora brandenburskiego. Rozmowy były trudne. Radziwił twardo, stał na stanowisku, że należy utrzymać postanowienia Jaszwojnieńskie i podobnie jak wojsko. Nie zgadzał się, aby szlachta składała przysięgę wierności szwedzkiemu monarsze. Hetman był skłonny wyrzec się udzielnego wolennego księstwa w zamian za tytuł generalis Simusa, dający pełną władzę wojskową i kontrolę nad działalnością urzędową na terenie Wielkiego Księstwa. Jego niezłomna postawa, nastawiona na ograniczenie wpływu nowej władzy, irytowała Szwedów. W liście pochodzącym z końca sierpnia, skytę żalił się Magnusowi de la Gardi, że gdyby nie Janusz radziwił, to układ już dawno byłby podpisany. Wskazywał, że ma on wielu wrogów, głównie na żmudzi wśród duchowieństwa, chciał to wykorzystać i zwrócić się do szlachty z pominięciem Radziwiła, ale de la konsekwentnie stawiał na ugodę z księciem. Po osobistej rozmowie panowie faktycznie doszli do porozumienia. W kiejdańskim pałacu zawarto oficjalną deklarację Unii Szwedzko-Litewskiej połączoną z wypowiedzeniem posłuszeństwa Janowi Kazimierzowi. Stało się to 20 października 1655 roku. W spotkaniu temu towarzyszył fatalny wypadek. Zarwała się podłoga i kilka osób zostało rannych, co poczytano za złą wróżbę. Pod aktem Unii podpisało się 1163 osoby, niektóre również w imieniu swoich bliskich, a nawet sąsiadów. Karol X Gustaw został obwołany królem Polski i wielkim księciem litewskim. Wskazywało to, że litewska szlachta nie chciała zrywać więzi z koroną, a tworzyć państwo szwedzko-polsko-litewskie. W teorii Wielkie Księstwo łączyło się ze Szwecją na zasadzie równości, przy zachowaniu wolności szlacheckich oraz praw wyznaniowych katolików, prawosławnych i unitów bez gwarancji dla ewangelików. Dziedziczność książęcego tronu dla władców szwedzkich znosiła wolną elekcję. Wielkim księstwem w imieniu władcy miał zarządzać namiestnik. U jego boku występowała rada złożona z Litwinów, jednak nie miała ona określonych kompetencji. Sam Hetman Wielki otrzymał zwierzchność nad Podlasiem. Janusz Radziwiłł odwlekał rokowania ze Szwedami jak tylko długo się dało. Wbrew obiegowej opinii nie był nawet na podium w wyścigu o to, kto pierwszy odstąpi na Kazimierza. Był jednym z ostatnich ważnych graczy, który to uczynił. Ugoda w Kiejdanach podpisana została już po upadku Warszawy i Krakowa, co więcej, po ucieczce Jana Kazimierza z kraju i przejściu wojsk koronnych na stronę szwedzką. Wyznawca kalwinizmu, znienawidzony przez szwedzkich luteranów, wyciągnął do nich rękę, aby chronić swoją ojczyznę przed większym zagrożeniem. Barbarzyńska i dzika Moskwa groziła fizyczną eksterminacją Litwinów. Szwedzi w tamtym czasie nie byli znani z takich zachowań. Poddanie się jednemu z potężnych wrogów stwarzało możliwości poskromienia pozostałych. Poza tym zastąpienie jednego wazy innym przedstawicielem tej samej dynastii wyglądało bardziej jak prosty ruch dynastyczny. Nawet ówcześni Litwini nie odczuwali tego jako zdrady, wielu z nich odnosiło się do Janusza Radziwiła z szacunkiem. Sienkiewicz w potopie zupełnie nieprawdziwie przypisał aktowi Unii Kiejdańskiej rolę demoralizującą szlachtę koronną i katalizatora dalszych wydarzeń. Co więcej, świadomie zakłamał te wydarzenia, przesuwając je na sierpień. Niemal trzy miesiące różnicy totalnie zmieniają perspektywę. Celem było uczynienie z Radziwiłła głównego antagonisty i sprawcy wszystkich nieszczęść. Chronologia historyczna jest tutaj jasna i obnaża literacką manipulację. Podobnie nieprawdziwe jest teza noblisty na temat niezłomności Pawła Jana Sapiechy w potopie ukazanego jako bohatera i wielkiego patriotę. On również był bliski porozumienia ze Szwedami. Powstrzymała go tylko bojaźń o swoje dobra, potem jak rozgrabiono te radziwiłowskie. Nieprawdziwy obraz jest jednak bardzo silny aż do dziś. Trudno go zmienić jednak jest świetnym przykładem, jak niejednoznaczna jest polska historia. Dzisiejsze kanony moralne nie przystają zupełnie do dawnych i nie należy ich przenosić bezrefleksyjnie na XVII wiek. Mam nadzieję, że ten odcinek da Wam inne spojrzenie na poznawanie historii, nie zawsze to, co wydaje się oczywiste, takim jest. Tymczasem na dziś to wszystko. Zachęcam do subskrypcji kanału i zapraszam do kolejnych materiałów. Pozdrawiam!